Witam Was serdecznie w kolejnym wideoblogu, który poświęcony jest lipodystrofii. Dzisiaj chciałabym omówić zabiegi inwazyjne, czyli takie, które podają określone komponenty zabiegowe w głąb ciała przy użyciu specjalistycznych igieł, dedykowane właśnie do obszarów, które objęte są celulitem. Dwa topowe zabiegi, na które chciałabym zwrócić szczególną Waszą uwagę, to właśnie karboksyterapia i mezoterapia igłowa. Mezoterapia igłowa jest to zabieg stosowany od wielu lat o bardzo wysokiej skuteczności. Podczas zabiegu mezoterapii igłowej podajemy określone komponenty zabiegowe w głąb ciała naszego klienta. Jeżeli chodzi o dobór komponentów zabiegowych do mezoterapii, mamy tutaj do wyboru gotowe koktajle, które są mieszankami rozmaitych substancji. I z moich obserwacji i analiz wynika, że najczęściej jest to właśnie fosfatydylocholina bądź deoksycholan sodu bądź kwas deoksycholowy, L-karnityna krzemionka, podawana właśnie w postaci gotowych koktajli. Ale również mamy alternatywę w postaci samodzielnego i indywidualnego przygotowania preparatów, mieszanek dedykowanych do potrzeb naszego klienta. W jaki sposób dobierać komponenty zabiegowe? Mamy mnóstwo pojedynczych komponentów zabiegowych, natomiast pamiętajmy, iż nie każdy będzie dedykowany właśnie do eliminowania, do leczenia lipodystrofii, czyli celulitu. Moim zdaniem cztery są najbardziej właściwe. Jest to właśnie krzemionka, L-karnityna, wyciąg z karczocha i nostrzyk. Dlaczego dobór właśnie tych czterech substancji? To właśnie one będą działały w sposób eliminujący pod kątem stanu zapalnego w tkance łącznej, będą przyspieszać metabolizm, czyli spalanie w obszarze komórek tłuszczowych adipocytów i będą działać ujędrniająco i zagęszczająco. W jaki sposób zatem dobierać indywidualne mieszanki zabiegowe? Jak przygotowywać proporcje? Przede wszystkim uwzględnijmy obszar zabiegowy, ale i spoistość skóry, jak i ilość tkanki tłuszczowej. Tam, gdzie dominuje celulit ze współtowarzyszącym nadmiarem tkanki tłuszczowej, zwiększmy proporcję L-karnityny, która zadziała spalająco i przyspieszy metabolizm w obszarze adipocytów, czyli komórek tłuszczowych. Tam z kolei, gdzie mamy celulit i współtowarzyszące nawisy skóry, wiotkość, sięgnijmy po zdecydowaną większą zawartość krzemionki, która dodatkowo zagęści nam skórę i przyspieszy eliminowanie stanu zapalnego. Pamiętajcie, że również w razie pytań jestem do Waszej dyspozycji i zachęcam Was do kontaktu. Drugim zabiegiem, który bardzo chętnie stosuję na obszary objęte lipodystrofią, czyli celulitem, jest właśnie karboksyterapia. Karboksyterapia są to iniekcje przy użyciu medycznego dwutlenku węgla, czyli tak zwanego cudownego gazu. Podanie dwutlenku węgla będzie działać bardzo wszechstronnie. Przede wszystkim wyeliminuje nam stan zapalny, postymuluje angiogenezę, czyli zwiększy przepuszczalność i postymuluje nasze naczynia włosowate, dzięki czemu przyspieszymy również metabolizm komórkowy, ale również podanie dwutlenku węgla będzie powodować intensywne wygładzenie i wyszczuplenie obszarów zabiegowych. To właśnie karboksyterapia jest zabiegiem neutralnym immunologicznie, czyli nie wywoła reakcji alergicznej, tak jak może być to właśnie w przebiegu mezoterapii igłowej. Jaka jest różnica przy zastosowaniu karboksyterapii i mezoterapii igłowej? Karboksyterapia igłowa nie wywoła reakcji alergicznej, ponieważ dwutlenek węgla, który podajemy w trakcie zabiegu, jest fizjologicznie metabolizowany z organizmu przez płuca. Natomiast w przebiegu mezoterapii igłowej podajemy preparaty, które niestety mogą dać odczyny alergiczne. Mam nadzieję, że zainspirowałam Was do zgłębienia informacji na temat komponentów do mezoterapii igłowej bądź też karboksyterapii. Zachęcam serdecznie do zadawania pytań, jestem do Waszej dyspozycji. A w kolejnym wideoblogu opowiem o zabiegach nieinwazyjnych, ale również podpowiem, w jaki sposób zabiegi nieinwazyjne będą świetnym uzupełnieniem i świetnymi kuracjami rozbudowującymi zabiegi, o których mówiłam dzisiaj. Serdecznie Was zapraszam.